ruszyli do kolejnego przejazdu. Zmiana w tą. Oczywiście. No i teraz uwaga, ostatnia prosta, prawie że prosta, przed nimi. Obaj już nawrócili. Ręki jakby szybciej. No i czekamy jeszcze na potwierdzenie wyników. Andy wygrał. Jednak Andy. To już będzie gra w finał. Brawo dla obydwu. Czekamy na dwóch zawodników. Numer 512 Marcin Strocer i numer 398 Tomasz Parabarowicz. Zatowka będzie to pierwsza. Zobaczymy jak... Sprawdziłem, nie wywam się. Czerwone się zapaliło. Pojechać. Wybraj na nawrotce, beczki wykręcone, jedziemy dalej. Marcin Strocer numer 512 jest od Kemi już na mecie byli jako pierwsi. Czas na drugą próbę. Zobaczymy, jak zakończy się ta rywalizacja. Przypominamy pokazy drift akcji z możliwością przejażdżki na fotelu pilota. Niesamowita moc i niesamowita prędkość. Kiedy już wraca. Golf też. Takie zakręty. Kemi jako pierwszy znajduje się na mecie. Chciał uznać wyższość rywala i przeciwnika. Walczą naprawdę bardzo zielnie. Pozdrowienia dla kierowcy i pilota. A do nas jedzie już Paweł Melew, jego Volkswagen Polo, Daniel Pistosz. Drugą polówką. Do jedynej dwóch porówek. Ale dobra, sam silnik to nie od razu tam jest zawiaska, mulce, wszystko. Lepiej tak kupić po prostu jakieś zardzewiałe, które się wydaje albo... Szybko, zmienię, wyrzę na prostu. Zielone pole już nie są w mecie. Brat również. No i to był naprawdę zacięty wyścig.
Paweł Marek jako pierwszy. Zameldował się na niej. Proszę, przejąć drugi. Jedno jest pewne, do kolejnej rundy na pewno przejdzie Polewecka. Pytanie która? Liceja. Lepiej to A, Zeta zcywilizować. Liceja. Zwróćmy uwagę, zawrócimy w tą stronę mety. Zobaczymy. Nie jest ta ci zielona. Starsza, młodsza. A i? Jaki werdykt? I chyba ta starsza. Jednak nie. Paweł Melek przechodzi dalej. Paweł Melek. Ale brawa dla niego. Poprzestawione, wcale nie chciał tego zrobić. Kolejne dwa samochody. Aldi i Seat. Zobaczymy, kto wygra tylko jedyna. Tak niewiele brakowało, by się pogubił kierowca Aldi, ale naprawił swój błąd. Teraz jednak Łachowicz zamiastowy. Jaki jest werdykt, panie sędzio? Nie mam za równocześnie. Czy to Senat jedzie po awans do kolejnej rundy? Zaraz to zobaczymy. Wiele wskazuje na to, że jednak tak. Czekamy na medyk. Jak pierwszy zanadował się na mecie? No i wystartowali. Za chwilę zielone światło. Seat walczy o życie. Czy Golf obroni przewagę? Zobaczymy. No i kierowca Golfa w tym momencie już to na wrocie. Seat również. I ostatnie metry. Ostatnie skręty. Ostatnie strony, ostatnie mijanki. I teraz uwaga. Znowu nie ma równocześnie. No teraz chyba troszeczkę dalej jednak.
numer 913 Marcin Frankowski i Marcin Indyk 1285 Audi TT i Volvo na Golf. Audi kontra Golf, TT-tka kontra Golf i dwóch Marcinów będzie rywalizował. I na pewno wyśmienita zabawa, emocje, zapach polowej gumy, posłuch. I wystartowali. Kierowca Audi za chwilę będzie na drodze. Jeszcze nawrócił. Jeszcze nawrócił i już wraca. No zobaczymy, zacięty pojedynek. Mocne auta. Liczą się umiejętności. Bez fotokomórki. Audi TT przyjechało to pierwsze. Ale i Marcin ma pod maską diabła. Audi już zawraca. Delikatnie wypadł z trasy, ale szybko się znowu w nią wkomponował. Pamiętajcie, Janta Kutra, że jest zabroniona. Na trawie nie jeździmy. Absolutnie nie. Jak teraz? Audi TT prowadzone przez Franka. Na linii startu i metu zarazem. No i jego rywal numer 512 Marcin Stoffer także. Poszli! Kiedy nawraca się? Już nawrócił. Żaróweczka jedna do wymiany. Z tego co widziałem. Polka, polka. Po pierwsze. Andrzej Stracki już na lecie. Czerwone pole już zawróciło. Delikatnie zajechaliśmy na prawe. Prawa zrobiona została. Pole jako pierwsze. Wynik. No i ten piękny zapach polowej gumy. Mamy potwierdzenie. Wygrało czerwone pole Andrzeja Skrockiego. Brawa dla niego. Zapraszamy tam do finału. I żarówka, przypominam o żarówce. Kolejna para, to zawodnik numer 749. Paweł Merek, jego Volkswagen Polo. I numer 1058. Paweł Tyszka i Seat Ibiza.